Witam was moi kochani bardzo bardzo serdecznie z tej strony ksazax i dzisiaj mam dla was szczegółowe informacje dotyczące nowych poziomów trudności czyli torment 11 12 13 udręka 11 12 13 moi drodzy wszyscy wiemy że będzie tam po prostu wszystkiego więcej że będzie więcej expa że będzie więcej golda że, to będzie, że poziom t13 to będzie Odpowiadał poziomowi trudności głębokiej szczeliny 60, ale jak dokładnie to wygląda, jeżeli chodzi o dokładne procenty i dokładne szanse na drop niektórych rzeczy tego nie wszyscy wiedzą, więc mam dla Was tutaj takie przybliżenie. Jest, zostało to zebrane przez społeczność Diablo fans, zebrane w taką bardzo piękną tabelkę, i uwaga, jest to spacja 242 z PTR. Moi drodzy. Więc ten patch 2.4.2 wejdzie na serwery oficjalne prawdopodobnie w środę 3 sierpnia. To jest na dwa dni przed startem sezonu, ale oficjalnej daty jeszcze nie znamy. To jest prawdopodobieństwo tylko takie, no bo tak przeważnie było. Moi drodzy, jak te poziomy trudności wyglądają? Ja Wam tą tabelkę pokażę. Wygląda ona właśnie w tak. Moi drodzy, jeżeli chodzi o Torment 11, to jest to odpowiada poziomowi trudności Greater lifta 50, Torment 1255, 12, Torment 1360, i to jest najczęściej powtarzana informacja, jeżeli chodzi o ten najwyższy nowy poziom trudności. I moi drodzy, jeżeli takie te doświadczenie zdrowie i damage potworów to nie, jest, nie są takie ważne, bo tutaj mniej więcej znamy, wiemy jak to wygląda, bo graliśmy. Większość z nas grała na tych poziomach na tym poziomie trudności 60 na 60, więc wiem mniej więcej jak jest, jak jest trudno zabite potwory na tym poziomie trudności więc może przejdźmy do czegoś, czego nie mogliśmy zobaczyć w. W Greater liftach po prostu, czyli na przykład zacząć od Gold finder, moi drodzy, na T10 mieliśmy Gold 2900%, 2900%, będziemy mieli 4500%, czyli bardzo, bardzo dużo. Golda się będzie jeszcze, bardziej, jeszcze lepiej farmić, no i buildy oparte o złoty pas będą też bardzo dobre, przepraszam Was bardzo. Legendary Drop, czyli Drop Legendarek. Moi drodzy, na T10 był zwiększony o 320%, na T13 będzie zwiększony o 625%, czyli legendarki będą się sypać niesamowicie. Tu oczywiście chodzi też dużo o farta, ale rozciągając się bardziej, to po prostu grając cały dzień na T13 wyfarmimy prawie dwa razy więcej niż farmiąc na T10. Death's Breath, moi kochani, oddechy śmierci już na normalu mieliśmy 15% na wydropienie. Przypominam, że oddechy śmierci lecą dopiero od poziomu 60 naszej postaci. No i moi drodzy, przy T10 mieliśmy, mieliśmy moi drodzy. 100% szansę na, od, na dropnięcie e, oddechu śmierci z elity i 50% szans na dropnięcie drugiej, drugiego oddechu śmierci z Elity. Tutaj mamy na T11, e, 75% szans na dropnięcie drugiego, na T12 mamy e, gwarantowane dwa oddechy śmierci, no i na T13 mamy gwarantowane dwa i 25% szans na trzeci oddech śmierci, czyli będzie e, jeszcze łatwiej dropić. Oddechy śmierci. Klucze do Greater liftów. Tutaj się tutaj duża zmiana, moi drodzy. Teraz mamy zawsze stuprocentowe dropy. Klucza do Greater Riftu po zabiciu strażnika zwykłego zwykłej szczeliny. Mamy zawsze zapewniony klucz do Gera, po prostu. I moi drodzy, szansa na drugi tam wzrasta, 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 wzrasta. Nas interesuje. O T10 się będziemy opierać. 88% szansy na drugi yy, klucz do Greater Liftu, na T10. Yy, na T11 mamy gwarantowane dwa klucze do Greater Liftu. Na T12 mamy 12% na łapnięcie trzeciego klucza do Greater Liftu. Wiem, że zaraz się pojawi komentarz o moje słowo łapnięcie. No i na T13 moi drodzy, mamy 25% szansy na wydropienie trzeciego klucza do Greater Riftu, czyli klucze nie będą problemem. Być może niektórzy zrezygnują z botów do, do farmienia kluczy, aczkolwiek kto wie. Materiały do, do craftu, materiały z nagród z bounties. moi drodzy. Tutaj nic się nie zmienia, aż do T10 wszystko zostaje tak jak było. 5. Za akt, 10, jeżeli robimy premiowy no i na te 11, 6, na te 12, 7, na te 13, 8 czyli 16. Moi drodzy, jeżeli robimy akt premiowy, tutaj nie wiem czym się kierował Blizzard, Mógł, mogli to moim zdaniem zostawić na tej piątce. Albo na szóstce maksymalnie, już na te 13, zrobić tą szóstkę po prostu. Ja wiem, że niektórzy z was płaczą, że yy, tych materiałów jest tak mało i tak dalej, ale to była jedyna rzecz, jedyna gdzieś tam rzecz w miarę, która wymagała poświęcenia troszeczkę czasu, żeby to wszystko położyć, żeby porobić, żeby mieć tego dużo. To trzeba było naprawdę troszeczkę pobiegać. Teraz wystarczy, tak moim zdaniem, po. W czterech dniach sezonu wystarczy poświęcić jeden dzień na same bountisy, nie robiąc żadnych riftów i tak dalej, poświęcić jeden cały dzień dla takich, no, dla takich graczy, którzy grają w tą grę na co dzień i poświęcają jej dużo czasu, wystarczy jeden dzień teraz poświęcić i mamy spokój prawdopodobnie na cały sezon, jeżeli chodzi o, o wyciąganie mocy legendarnych. O, o jakieś tam drobne zmiany. Nie mówię tutaj o ciągłym przerolowywaniu przedmiotów, przekuwaniu no bo tutaj już wiadomo, trzeba będzie troszeczkę więcej i tak pobiegać. No ale sami widzicie, jak to wygląda. Legendarki z, z, z właśnie z questów, jeżeli chodzi o otwieranie nagród horadrimów, no to na te 10 mamy 60% szans na drugą, czyli pierwszą mamy gwarantowaną 60% szans na drugą. Na T11 70% szans na drugą, no i na końcu na T13 mamy 90% szans na drugą, czyli mamy praktycznie na T13 zawsze dwie. I moi drodzy, a nie, przepraszam, pomyliłem się, tutaj jeszcze nie zostało to zbadane, to są znaki zapytania. Ja jechałem niżej, czyli mamy 50% szans na drugą na T10, a tutaj jeszcze nie zostały wybadane, moi drodzy. Jak to wygląda na t 11, 12, 13, ale podejrzewam, że to będzie 75%. Tu będą dwie gwarantowane, tu będzie pewnie 12, 25% na, na trzecią, nawet jeżeli chodzi o, o machiny infernalne, to moi drodzy, od T1 mamy 50%, ale od razu skoczmy na T10. Mamy 60% szans na drugą infernalną machinę. Na T11 mam 70% na drugą, na T12 mam 80% szans na drugą, i na T13 mam 90% szans na drugą. Nie mamy szansy na trzecią. Czyli bardzo dobrze, według mnie. Uber Organdrop, czyli materiały, które lecą z Uberów. Moi drodzy, od T10 zaczynając mamy 50% szans na trzeci. Czyli na T7 mamy dwa zawsze gwarantowane. Na T10 mamy 50% szans na trzeci, na T11 mamy, mamy 75% szans na trzeci, na T12 mamy 90% szans na trzeci, no i na T13, moi drodzy, mamy gwarantowane trzy organy. Gdzie te czasy, gdzie te czasy, kiedy na... na... jak to się nazywało? Monster Power 10 dopiero była gwarantowana szansa na jeden. Na jeden, moi drodzy. Mieliśmy wtedy gwarantowany jeden dopiero jak robiliśmy na najtrudniejszym poziomie. Na najtrudniejszym poziomie gry. I wierzcie mi, że trzeba było mieć umate party, naprawdę ogarnięte party, żeby robić te, te ubery na takim wysokim poziomie trudności. Ale cóż, no teraz na T13 to jest Gier 60 no to wyobraźcie sobie bossa na tym poziomie Gier 60 i... Przypomnijcie sobie, jak w zeszłym sezonie robiliście grupowe 60, na przykład jak szybko Bos padł. No to teraz będziemy mieli tak szybko trzy organy zapewnione. Eee, moim zdaniem, jak już robimy takie T13, to nie wiem, dlaczego się zatrzymywać w ogóle na T13. Ja nie chcę tutaj marudzić za bardzo, e, ale ja bym bardzo chętnie zobaczył na przykład Uberów, którzy mają siłę na przykład Greater Rifta 90. To by było bardzo ciekawe doświadczenie, albo 110 nawet. Takie one powinny być mocne, moim zdaniem, i wtedy powinna być szansa na przykład na dwa, albo w ogóle na jeden. Ale okej, okay, nie chcę tutaj za bardzo przy takim filmie marudzić, bo zaraz się podniosą głosy, że nie każdy ma czas na granie, a każdy zasługuje na tyle samo. No, moim zdaniem ci gracze, którzy poświęcają dużo więcej czasu, powinni mieć dużo więcej po prostu wszystkiego i tyle ułatwianie w taki sposób dodając takie łatwe poziomy trudności to no moim zdaniem troszeczkę zabija tą grę Dlatego hardcore'owi gracze przechodzą do innych gier właśnie ale okej okay, tutaj skupiamy się na Diablo tutaj były właśnie statystyki ja wam tą tabelkę zamieszczę w opisie o ile będę pamiętał, jeżeli nie będę pamiętał, to mi przypomnijcie, moi drodzy i Widzimy się w następnym filmie. Dajcie mi znać, moi drodzy, w komentarzach, co sądzicie o tych poziomach trudności, o tych wszystkich bonusach i o tym wszystkim. Piękna muzyczka na koniec. My, moi drodzy, się żegnamy i widzimy się w następnym filmie. Papa! Pa. Zostawcie łapkę w górę.